Ale w tych ciężkich chwilach dla Ciebie życzymy Ci przede wszystkim wytrwałości. Pamiętaj słowa Twojego kolegi z reprezentacji, Jakuba Borczykowskiego. Zbyt dużo razy leżałem na ziemi, by nie wiedzieć, że trzeba walczyć dalej. Ale wracaj szybko, trzymamy kciuki i życzymy dużo zdrowia. Bądź cierpliwy i pamiętaj, co Cię nie zabije, to Cię wzmocni. Ale ze wszystkimi trudnościami dawałeś sobie radę, więc teraz też dasz, trzymamy za Ciebie kciuki. Arek, trzymaj się, wrócisz silniejszy. Arek, trzymaj się, jesteśmy z Tobą!